Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie była w środę oblegana przez uczniów z bełchatowskich i okolicznych szkół ponadgimnazjalnych. Po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy ze wspomnianą już placówką zorganizował 15 już bełchatowskie targi edukacyjne. Edukacja jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o strukturę społeczną każdego państwa. I my staramy się przywiązywać bardzo dużą wagę do tego, żeby nasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych mogła mieć dostęp do informacji, do wiedzy na temat możliwości dalszego budowania swojej kariery. W związku z tym organizujemy już po raz 15 w powiecie bełchatowskim targi edukacyjne. Myślę, że te targi są coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi. Widać po zainteresowaniu, które tutaj dzisiaj akurat możemy obserwować. Ja chciałem podziękować organizatorom, chciałem podziękować oczywiście tym wszystkim, którzy tą ofertę dzisiaj prezentują. Uczelnią Wyższą, mamy Politechnikę Częstochowską, mamy również Uniwersytet Łódzki, mamy Społeczną Akademię Nauk, także jest możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi instytucjami, porozmawiania, zapytania, a to myślę dla młodego człowieka, który stoi na progu dorosłego życia jest bardzo istotne. Swoją ofertę przedstawiło 30 podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie wyższe, szkoły policealne oraz instytucje organizujące szkolenia zawodowe. Większość stanowiły szkoły z Bełchatowa, ale chętni mogli zapoznać się też z ofertą uczelni z Łodzi, Wrocławia czy Częstochowy. Swoje stanowisko na targach miała również Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. Zachęcamy do podjęcia służby w naszej formacji. Zachęcamy również do podjęcia ewentualnych studiów, które przybliżyłyby do tej służby. No i jednocześnie informujemy, jakie są rzeczywiste wymagania oraz jakie są walory tego noszenia munduru. Otóż trzeba poddać się trudnej, wieloetapowej certyfikacji, zaczynając od tego, że pierwszym testem jest test wiedzy ogólnej, następnie test sprawności fizycznej, po tym kolejny test psychologiczny, rozmowa z psychologiem, z komisją, no i oczywiście trzeba spełnić te warunki formalne, a więc obywatelstwo polskie, odpowiedni poziom wykształcenia i niekaralność. I jeżeli te wszystkie elementy zostaną spełnione na odpowiednio wysokim poziomie, zgromadzimy dużo punktów w systemie rankingowym, dlatego że taki system obejmuje rekrutację do służby w policji, możemy liczyć na otrzymanie propozycji pracy. Mogą pomóc praktycznie każde studia, dlatego że na każdym etapie kształcenia dostajemy kolejne punkty, a więc im wyższe jest nasze wykształcenie, także zwłaszcza kierunkowe oczywiście wykształcenie, tym więcej tych punktów zgromadzimy i one są doliczane do ogólnej puli, co nie znaczy oczywiście, że formalnie nie można podejmować próby dostania się do służby bez przygotowania w zakresie studiów wyższych. No ale tu już musimy wtedy wyjątkowo wykazać się innymi predyspozycjami, które jakby zminimalizują tę różnicę punktową. Jak przyznaje starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski, formuła targów będzie rozwijana, a w kolejnych latach mają się one rozszerzyć o kolejne elementy promocyjne. Jestem zdania, że nie tylko projekty twarde, nie tylko inwestycje, które oczywiście są ważne, potrzebne i bardzo niezbędne, ale również te miękkie elementy, czyli właśnie edukacja, informacja, promocja, czy też komunikacja jest bardzo istotna i takie rzeczy będziemy w powiecie starali się realizować. Targi adresowane były do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nie brakło też innych chętnych, którzy byli zainteresowani dalszą edukacją.